Jeśli bym stwierdził, że życie nie jest łatwe, że życie często sprowadza nas do tego, że jesteśmy poprzez różne doświadczenia, sytuacje po prostu zmęczeni, obciążeni, utrudzeni, zatroskani, to czy byście się mogli pod tym podpisać? Przeżywacie takie stany, czy jesteście tylko u góry? Słyszę potwierdzenia. Kochani, to jest prawdą. Tylko, że chciałbym, abyśmy się troszkę dzisiaj popatrzyli przez pryzmat Bożego Słowa, jak w takich doświadczeniach mamy funkcjonować. Jak mamy reagować, kiedy przychodzi troska. Troska wywołana jakimś doświadczeniem, jakimś bólem. Ale zanim do tego dojdę, to krótkie spojrzenie, jak Bóg na to patrzy. Kiedy my jesteśmy dotknięci jakimś ciężarem, jakimś doświadczeniem, jakimś problemem, jakąś słabością. Otwórzmy miejsce Bożego Słowa, list do Hebrajczyków, który we wtorki jest omawiany. 4 rozdział, werset 15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Kochani, chcę tutaj zwrócić uwagę na jedno słowo. Współczuć. Współczuć. Moi drodzy, On nam współczuje. Kiedy my przeżywamy jakieś doświadczenie i troskę, to nie myślcie, że Bóg gdzieś jest, nie wiem, wręcz chce nam dołożyć ciężaru, wręcz odwrotnie. On współczuje. Wiecie, co znaczy słowo współczuć? Odczuwać to samo. Jeśli my mamy ból, to On również, razem z nami, no On nam współczuje, jako Ojciec. Kochani, mamy kochającego Ojca. Jeśli jesteś rodzicem i twoje dziecko przeżywałoby wielki ból, jakiś załóżmy nastolatek. Jeżeli jesteś, że tak powiem, kochającym, normalnym rodzicem, to co byśmy zrobili? Kiedy widzimy go zatroskanego, zapłakanego, bez życia, to co byśmy mogli zrobić? Zamknąć go gdzieś, niech się męczy? Albo jeszcze go zwrzeszczeć? Ja bym nie był w stanie. Myślę, że każdy kochający rodzic po prostu by chciał mu pomóc. Przede wszystkim serce by mi się kroiło, widząc. Ale chciałbym pomóc. I tak jest nasz Ojciec. On nas tak bardzo kocha, kochani. I On chce nam pomóc. Kolejny werset, 16, idzie dalej. I teraz przekłada już akcent na nas. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Moi drodzy, Bóg jest dżentelmenem. I Bóg nie będzie wyrywał nam naszych problemów. On chętnie je zabierze. Ale my musimy przyjść z prośbą. Ale my musimy je oddać. Dlatego pisze, przystąpmy z ufną odwagą, czyli z zaufaniem, odważnie przystąpmy. I czytamy dalej, że znaleziemy łaskę ku pomocy, czyli znaleziemy pomoc. Od razu? Niekoniecznie. W stosownej porze jest napisane. Jak w sytuacji mamy Krystiana, było od razu. W sytuacji siostry było w stosownej porze, rozciągnięte gdzieś w czasie. Jezus w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 werset mówi: pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ale kto się ma ruszyć? Bóg czy my? No więc właśnie, pójdźcie do mnie, to jest zaproszenie. Pójdźcie do mnie, a ja wam dam. Ale my musimy przyjść, my musimy zaufać Mu. Musimy Mu zaufać, że On chce to uczynić i zrobić ten krok. Kochani, takie jest serce Ojca. On współczuje i On chce pomóc. On jest gotów pomóc. Znaczy, taki prosty obraz. Jeśli byśmy sobie wyobrazili człowieka, który idzie drogą i naprawdę niesie na plecach potężny ciężar. Widzimy, że robi każdy krok z potężnym wysiłkiem. Ledwie idzie. A obok niego idzie ktoś, to wciąż mówi: oddaj mi to. To aż dziw bierze, czemu on tego nie odda.
prawda? Może iść wolny, może iść bez ciężaru, bo jest, już przechodzę do duchowej sfery, bo jest Jezus, który idzie obok i mówi, ciąż mówi, daj mi to. Nie nieś tego sam. Złóż na mnie ten ciężar. A jakże często my, może składamy wieczorem, ale rano zabieramy z powrotem. Jakże często my nie składamy, nie przychodzimy z ufną odwagą. Nie przychodzimy i nie składamy. A jeszcze po tym niektórzy ludzie, myślę, że nikt z nas, czasem mają pretensje do Boga o to, że nie jest zainteresowany ich życiem. Moi drodzy, mnie przeraża, może już to kiedyś tu mówiłem, mnie przeraża powszechność troski i zatroskania. Wiecie, mam wrażenie, że to się wzrosło tak w nasze życie, że zaczynamy uważać, że to jest normalne. Że po prostu no, troszczyć się o tę naszą codzienność to jest normalne. Ale chcę wam powiedzieć, to nie jest normalne. To nie jest normalne, kiedy nas przygniata troska. Moi drodzy, Bóg albo apostoł Paweł w liście do Koryntian w 7 rozdziale mówi takie słowo. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Chcę, abyście byli wolni od trosk. To jest Boża wola. Wiecie, ojciec nasz chce widzieć swoje dzieci wolne od trosk. Radosne, szczęśliwe, wolne. To jest jego plan, to jest jego wola. Chce, abyśmy byli wolni od trosk. Ale wiecie, my czasem funkcjonujemy tak, że jeśli przyjdzie na nasze życie troska przekraczająca nasze siły, coś, co po prostu nas zupełnie rozkłada, to z tym biegniemy do Ojca. Kiedy już nie możemy, kiedy już to jest sprawa życia i śmierci, kiedy nie jesteśmy w stanie już nic sami zrobić, wtedy przychodzimy do Ojca i On pomaga. Przychodzi pomoc w stosownej porze albo od razu. Ale wiecie, kiedy to jest troska taka, że sobie dajemy z nią rady, taka codzienność, o troska o dzieci, troska o byt, troska o finanse, taka po prostu, to jakże często jej nie składamy, bo sobie z nią dajemy rady. Jeszcze jakoś. Ale nie jesteśmy wtedy wolni od trosk. Jesteśmy wtedy obciążeni. Moi drodzy, otwórzmy pierwszy list Piotra i zwróćmy uwagę na pierwsze słowo. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką. Kochani, wszelką. I tą, która jest nie do przezwyciężenia, która po prostu nas rozgniata jak walec drogowy, ale i taką codzienną, która i tak nas obciąża. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Ale kochani, to nie jest, Bóg nie mówi do nas na zasadzie, jak ktoś tam luzacko powie, nie martw się, dobrze będzie. Tutaj jest coś innego, gdyż On ma o was staranie. Inne miejsce mówi, bo ja zabieram. Kochani, Filipian 4,6. Nie troszcie się o nic. O nic. Nie troszcie się o nic. I znowu ta sama myśl. Ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszcie się o nic. Ale znowu krok po naszej stronie. Modlitwa. W modlitwie składamy i dziękujemy Bogu z zaufaniem, że On ją zabiera. Moi drodzy, ja wiem, że pomimo tego, że ta troska jest tak powszechna i wszechogarniająca, ja wiem, że wielu z nas zna Boże Słowo i umie te troski na Boga składać. I kochani, to, co dzisiaj chcę przekazać, to naprawdę nie chciałbym dzisiaj mówić do nas kolejnej wiedzy, którą i tak dobrze znamy. Myślę, że w tym zakresie to jest wszystko tak proste, tak oczywiste, że my to wszystko wiemy. Ale moją modlitwą było, aby Bóg po prostu zdejmował z nas ciężary. Abyśmy odetchnęli. Abyśmy potrafili iść za Panem z radością, wolni od trosk. Tak jak On tego chce. Kochani, zanim pójdę dalej, to przez moment chciałbym przypomnieć, czym w ogóle jest troska albo co robi troska.
Rozpocznę od czegoś bardzo prozaicznego. Troska rujnuje nasze życie fizyczne, zdrowotne. Nie jestem lekarzem, ale chyba nie trzeba być lekarzem, żeby to wiedzieć, że stres niszczy nasz organizm. Stres wywołuje choroby inne. Troska, zmartwienie, stres po prostu niszczą nasze fizyczne zdrowie. Ale wiecie, mówiąc o tym duchowym pojęciu, jest napisane w Hebrajczyków 12 rozdział, że mamy złożyć wszelki ciężar, no właśnie, ciężar, wszelką troskę, również grzech, ale dzisiaj mówimy o ciężarze, który nas usidla. Wiecie, może sobie nie zdajemy do końca z tego sprawy, ale te drobne, codzienne troski wiążą nas. Powodują, że nie mamy tej intensywności za Bogiem. Wiecie, czasem wystarczy spojrzeć może w lustro, a może i na innych. Widać brak radości. Widać brak entuzjazmu. Widać, że coś gdzieś tam gaśnie, że coś jest przygaszone. No bo przecież jesteśmy czymś obciążeni. A czy to jest Boży plan? Czy to jest normalne, to do czego często przywykamy? Właśnie nie. Jeśli Bóg mówi to, co wcześniej przeczytałem, nie troszczy się o nic, to jest co? To jest jakaś sugestia? To jest rozkaz. To jest polecenie. To jest Boże przykazanie. Nie z dekalogu, ale to jest Boże polecenie. Nie troszczcie się o nic. Tak samo i tamto wcześniej z listu Piotra. Wszelką swoją troskę złóżcie. No to jak Bóg patrzy na to, kiedy tego nie czynimy? Czy przypadkiem nie jest to sprawa nieposłuszeństwa? Patrzyliśmy kiedyś na to od tej strony? Moi drodzy, ale tak mówiąc jeszcze po ludzku, co nam troska daje? Czy troszcząc się czymkolwiek sobie już pomogliśmy? Tak zupełnie po ludzku. Troska jest kompletnie bez sensu. Nawet Jezus mówi to w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, że cóż to pomoże? Czy przez rozmyślanie, troskę przyłożysz do swojego wzroku 101 łokieć? Czy przez swoją troskę cokolwiek możemy pomóc? No, wiemy, że nic. Ale wiecie, tak spojrzeć na to głębiej. Często się można troszczyć, ale prawdziwym powodem jest brak zaufania. Prawdziwym, tym wewnętrznym, głębokim powodem jest brak zaufania. Że my nie ufamy Bogu, że On poprowadzi dobrze. Że On zrobi to najlepiej. Właśnie. Myślę, że już złapaliśmy, że chodzi o psalm. Psalm 37. Powierz Panu drogę swoją. Inaczej mówiąc, po prostu powodzisz Mu swój problem. Oddaj Mu swój problem. Oddaj Mu swoją troskę. Odpocznij. Mówiąc inaczej, no wyluzuj. Oddaj Mu to. A dalej zaufaj Mu. No i właśnie tu jest to miejsce, gdzie się czasem rozbijamy. Zaufaj Mu. To tak czasem trudno zaufać, kiedy to jest wszystko tak trudne. Kiedy to wydaje się takie tak ciężkie. Pamiętacie tą pieśń, którą rozpoczynaliśmy? Właśnie mówiła o zaufaniu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu. Moi drodzy, Pan Bóg w Biblii wielokrotnie mówi nam o tym, co mówiłem do tej pory, że chce, abyśmy byli wolni od trosk, aby troska nie panowała nad nami. Ale z drugiej strony, czy mamy być wolni od doświadczeń? Tego już Biblia nie zapewnia. Tego już Biblia nie mówi, że mamy być niedotykani żadnym doświadczeniem. To już by była herezja. Wręcz przeciwnie, Biblia wielokrotnie mówi, że będziemy przeżywać. Nawet mówi, że mamy się z tego cieszyć, jeżeli rozmaite próby przechodzimy. A więc, moi drodzy, to są dwie rozbieżne sprawy. Będziemy przechodzić przez trudy, będziemy przechodzić przez doświadczenia, ale pośród nich mamy żyć bez troski. Ale wewnątrz nich, kiedy przechodzimy przez to, mamy żyć wolnym sercem. Jak to jest możliwe? Przechodzę do jakby sedna mojego tematu. Posłużę się przykładem
z drugiej księgi królewskiej, 6 rozdział. Nie będziemy tego czytać ze względu na czas. Po prostu przypomnę pewne fakty. Jest to sytuacja, mówię do tych, którzy może troszeczkę mniej Biblię znają, jest to sytuacja za czasów proroka Elizeusza. Oto król aramejski prowadził taką wojnę partyzancką, takie podjazdy i od pewnego czasu nic się mu nie udawało. Co zaplanował, to nie wyszło. I logicznie myśląc, zrozumiał, że w jego szeregach jest jakiś zdrajca. Że ktoś donosi królowi izraelskiemu o wszystkich jego planach. Ale wytłumaczono mu, że tym kimś jest prorok. Tym kimś jest prorok Elizeusz w Izraelu. Myślę, że to było szokiem dla króla. Że to, co on mówił na najtajniejszej naradzie, to Duch Święty przekazywał prorokowi. A tamten już królowi. I w ten sposób unikał wszelkich zasadzek. No wiecie, wróg Izraela miał najprostsze rozwiązanie. Po prostu zlikwidować proroka i będzie miał spokój. Więc jak pomyślał, tak zrobił. Wysłał potężny oddział wojska, konnicy do miasteczka Dotan. Miasto Dotan leży w pobliżu Samarii, gdzieś 15-16 kilometrów na północ od Samarii, gdzie wiedział, że prorok Elizeusz ze swoim sługą są. I nocą oblegli miasto. I kiedy budzi się sługa proroka, co widzi? Widzi miasto okrążone przez wojsko. Moi drodzy, sytuacja, okoliczności dla niego są ostateczne. Nie mają wyjścia. Nie uciekną, bo jest kordonem otoczone przez wojsko. Walczyć nie ma jak. Nie ma żartów. I w tym momencie się przeraził. Myślę, że każdy z nas by się przeraził. Ale wiecie, jaka była rada? Rada była: spójrz wyżej. I to jest jakby tytuł mojego zwiastowania. Spójrz wyżej. Oto prorok się modli: otwórz, Panie, jego oczy. I wtedy przejrzał i zobaczył, że wyżej są wojska anielskie. Są wojska anielskie, które są potężne. Spojrzał wyżej i zobaczył coś, co wszystko zmieniło. Ale tak naprawdę, moi drodzy, pomyślmy teraz o sobie. Pomyślmy o sobie, czym ci Aramejczycy są dla nas. Czy przypadkiem naszego życia w jakim zakresie taka wojsko aramejskie nie oblega? Może być to choroba. To może być jakieś trudne relacje w małżeństwie. To mogło być jakieś niskie poczucie wartości, kompleksy. Trudna sytuacja finansowa. Presja rodziny, presja otoczenia. Jakaś pokusa, która wciąż wściekle atakuje. Może strach przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji. Ty sam wiesz, czym to jest to wojsko aramejskie, które cię okrąża. Ale rada jest jedna. Spójrz wyżej. Spójrz wyżej tam, gdzie siedzi ten, który jest wywyższony. Spójrz wyżej tam, gdzie siedzi wszechmocny Bóg. Spójrz wyżej, a zobaczysz tego, który ma wszelką moc nad twoim problemem. Który zna ciebie doskonale. Który zna twój problem, zanim ty w ogóle zdążysz o nim powiedzieć. Kochani, jeżeli spojrzymy wyżej, zobaczymy Boga, który już tylko czeka, aby nam pomóc. Moi drodzy, ale co się wydarzyło, kiedy sługa proroka spojrzał wyżej i zobaczył to wojsko anielskie? Co się wydarzyło w sferze faktów? Czy wojsko znikło? Absolutnie nie. Patrzył i widział jedno i drugie. Wojsko stało dalej. Okoliczności nic się nie poprawiły. Wręcz przeciwnie, się pogorszyły. Bo gdyby czytać ten fragment, to czytamy o tym, że wojsko zaczęło zacieśniać pierścień okrążenia. Wojsko ruszyło, aby zdobyć to miasto. W sferze okoliczności się pogorszyło. Ale tak naprawdę zmieniło się wszystko, jeśli chodzi o jego serce. Kiedy on zobaczył Boga wywyższonego, kiedy zobaczył to wojsko anielskie, wróciła radość, wrócił pokój. Miał poczucie bezpieczeństwa. W centrum zagrożenia miał poczucie bezpieczeństwa. To jest niesamowite. Moi drodzy, to jest dostępne dla nas. Możemy w centrum zagrożenia mieć poczucie bezpieczeństwa. Jeśli tylko spojrzymy wzwyż.
Jeśli tylko w zaufaniu swoje oczy spojrzymy, zwrócimy do góry. Tak jak tą pieśń, którą słyszeliśmy ostatnią. Tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Wszystko tak łatwym jest. Wszystko tak łatwym jest. Tylko mu wierz. Kochani, musimy mieć świadomość tego, że Pan czeka. Pan idzie obok nas tą drogą, aby zdjąć ciężar. On naprawdę jest blisko nas. Tylko zaufajmy mu. Tylko zechciejmy popatrzeć wyżej. Okoliczności mogą się zmienić od razu. Mogą się zmienić po czasie. Mogą u nas być takie, jak w tym omawianym przykładzie, że mogą się zacieśnić, że mogą się pogorszyć na jakiś czas. Ale w sercu nie będzie troski. Ale w sercu będzie poczucie bezpieczeństwa. Ale w sercu będzie radość. Amen. To jest możliwe dla nas, moi drodzy. I Bóg chce takiego życia dla nas. Psalm 23 mówi: Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Skąd Dawid brał taką pewność, że niczego mi nie braknie? Skąd on mógł tak w 100% powiedzieć, niczego mi nie braknie? To jest odważne wyznanie. Niczego mi nie braknie. No właśnie, bo patrzył wyżej. Bo wiedział, kto jest Panem. On mówił, wyznawał, Pan jest pasterzem moim. On wspominał o Dolinie Cienia Śmierci, jak mówi Biblia Gdańska, czyli o ciemnej dolinie. Wspominał o niej w tym psalmie, ale na niej się nie koncentrował. On patrzył wyżej. On patrzył na Boga i Jego możliwości. Jest taka piękna pieśń, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Myśmy tą pieśń powinni sobie nucić całymi dniami. Jak wielki jest Bóg. Kiedy nas coś przygniata, to nuć sobie tą pieśń. Jak wielki jest Bóg. Większy niż jakikolwiek twój problem. Moi drodzy, tam w wersecie 5 tego psalmu jest tak napisane. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Inny przykład podaję troszkę lepiej. Pośród nieprzyjaciół moich. Więc to jest ten obraz z miejscowości Dotan. On tam, sługa proroka z prorokiem Elizeuszem, mogli mieć stół zastawiony. Stół obfitości. Mogli patrzeć na wojska anielskie. Mogli radować się Bogiem. A wróg nie zniknął. Wróg się wręcz zbliżał. Wiemy, jak się zakończyła ta historia, że w wspaniały sposób Bóg ich uwolnił. I nic się im nie stało, bo Bóg był na tronie. Moi drodzy, podobnie jest i w sytuacji proroka Habakuka. Znamy ten fragment, więc może nie będę go analizował. Ale prorok Habakuk przeżywał niesamowity ucisk. Kiedy on miał w wizji pokazane, co się ma wydarzyć. Widział totalną klęskę. Klęskę wszystkiego, co było mu bliskie. Klęskę wszystkiego, co dawało mu w ogóle sens istnienia. I cóż można zrobić? No załamać się chyba. Ale on podnosi swoją głowę wzwyż. I patrzy na Boga. I może powiedzieć, lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani. To jest możliwe. Takie wyznanie jest możliwe, jeśli tylko ufamy Panu. Jeśli tylko widzimy Go. Jeżeli tylko wiemy, że On jest potężnym Bogiem. Jeśli nie koncentrujemy się na wielkim problemie, ale na wielkim Bogu. Zwróciłem uwagę, czytając to, jakby tą zależność. Lecz ja będę radował się w Panu. A za chwilkę dodaję, wszechmogący Pan jest moją mocą. Wiemy o tym, że radość Pana jest naszą mocą. Prawda? Naprawdę, radość Pana jest naszą mocą. Jeśli radujemy się w Panu, to daje nam energii, to daje nam to siły. Przede wszystkim do życia duchowego, ale też myślę, że do fizycznego również. Moi drodzy, jeszcze parę myśli, będziemy się modlić. Myślę, że znamy wiele, wiele, wiele fragmentów. Nawet miałem problem wybrać jeden albo dwa z mnóstwa tych fragmentów, które opisują, jak ludzie byli w potężnym zagrożeniu. Ale kiedy Bogu zaufali, wszystko się odmieniło. Więc wspomnę może dwa.
Sytuacja opisana w drugiej Księdze Królewskiej, werset 18 i 19, to są całe dwa rozdziały poświęcone na sytuację Hiskiasza. Ten sprawiedliwy Boży mąż znalazł się w potężnych tarapatach. Potężna, niesamowita armia właśnie Asyryjczyków na niego ruszyła. I tam dwa rozdziały o tym mówią, w jakim był straszliwym zagrożeniu. Jak król asyryjski za pośrednictwem swojego sługi po prostu ich wyśmiewał. A najgorsze w tym, że mieli rację. Mówiąc po ludzku, mieli totalnie rację. Hiskiasz reprezentował bardzo małą siłę militarną, a tamci potężną. I oni mówili wprost, żaden naród się nam nie oparł. Zgodnie z prawdą. Asyryjczycy byli wtedy największą potęgą. I naród za narodem padał, kiedy oni nacierali. I mówiąc po ludzku, jak oni mogli się ostać? Totalnie niemożliwe. Otoczeni nie mogli przetrwać. Ale on w tej sytuacji, co robi? Właśnie, zwraca się do Boga. I z drugiej Księgi Królewskiej przeczytam kilka wersetów, rozdziału 19. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Moi drodzy, to powinno być wyznanie. To powinno być nasze wyznanie w obliczu naszych trosk. Czy małych, czy wielkich. Powinniśmy wołać, Panie, Ty jesteś potężny. Panie, Ty stworzyłeś ten świat. Panie, Ty władasz całym tym światem. Cóż ten mój problem znaczy wobec Twojej mocy? Tak powinniśmy mówić. Tak jak mówił Hiskiasz. I dalej. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas proszę z Jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. I zobaczcie, co się dzieje. Sytuacja absurdalnie niemożliwa. Ale nagle, jednego ranka, jak czytamy w wersecie 35, ginie prawie 200 tysięcy ludzi w szeregach wroga. Bez udziału Izraela. Po prostu. Słuchajcie, czy ktoś to mógł przewidzieć? Czy komu by to do głowy przyszło z tych ludzi oblężonych, że tak się sprawa zakończy? Więcej, ten dumny król wrócił, znaczy uciekł wręcz do swojego kraju, a tam został zabity. I na co była ta jego duma? Na co było to jego wywyższanie się? Moi drodzy, jakże często może słyszymy ten szyderczy śmiech wroga. Tak jak tutaj Rabszake, bo tak nazywał się ten sługa, w wersecie 18-19 wykpiwał Izraela. Gdzie jest wasza moc? Gdzie jest wasz Bóg? Jak wam Bóg pomoże? Czy szatan czasem nie śmieje się tak z nas, kiedy jesteśmy w opałach? Ale moi drodzy, przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, a znajdziemy pomoc w stosownej porze. Druga sytuacja, którą chcę wspomnieć, bardzo do niej zbliżona. Druga Księga Kronik, rozdział 20, opisuje nam sytuację króla Jehoszafata. Bardzo podobna sytuacja. Milionowa armia zebrana tam z kilku narodów zaatakowała znowu maleńkie państewko Judę. Sytuacja taka sama. I wtedy Jehoszafat zląkł się i co? Zaczął się trzęść. Poszedł do wróżki jeszcze może albo coś takiego. Nic z tych rzeczy. Zrobił to, co powinien był zrobić. Zrobił to, co my powinniśmy robić. To, że się wystraszymy, to nie jest wstydem. Gorzej, jeśli w tym trwamy. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Ale niesamowicie podobają mi się słowa z wersetu 12. Jego modlitwa. Myślę, że wielokrotnie możemy się z nią utożsamić. I mówi tak, bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co uczynić. Moi drodzy, kiedy spojrzysz na swój problem, czyż czasem nie trzeba tak powiedzieć, jestem bezsilny? Jestem bezsilny wobec tego problemu, nie wiem, co mam uczynić.
Ale końcówka jest piękna. Lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. No więc właśnie, podnieś swoje oczy. Podnieś swój wzrok. Podnieś swój wzrok na Tego, który ma moc. A On przyjdzie z pomocą. I tak też się stało w tym przypadku. Jeśli znacie tą historię, bez walki. Znów, bez walki. Nawet miecza nie musieli ruszyć. A armia nawzajem się powybijała. I byli wolni. I w wersecie 29 czytamy tak. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. To sam Pan walczy z nieprzyjaciółmi. Myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Sam Pan będzie walczył z naszymi nieprzyjaciółmi. Ale pozwólmy Mu. Zaufajmy Mu. Krok do nas należy. Zaufać, powierzyć Mu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. Wierzysz w to? Wierzymy w to? On wszystko dobrze uczyni, jeśli tylko spojrzysz w górę i zaufasz Mu. Moi drodzy, tak jak opisywałem, Bóg jest niesamowity. Słyszymy to również w świadectwach. I tych dzisiejszych, i tych wcześniejszych. Bóg jest niesamowity. Bóg jest żywy. Bóg pomaga nam w naszej wędrówce, w naszej pielgrzymce. Tutaj na tej ziemi. Zabiera choroby, daje rozwiązanie, daje pomoc. Ale wiecie co? Apostoł Paweł mówi coś ciekawego. W pierwszym liście do Koryntian mówi tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To jest piękne, że On nam pomaga. To jest piękne, że On nas wyrywa. Ale jeśli się tylko na tym koncentrujemy, a nie mamy dalszej perspektywy, to apostoł Paweł mówi, że jesteśmy pożałowania godni. Moi drodzy, my musimy żyć, patrząc na cel. Śpiewaliśmy o tym wnet, o wnet. Jaki cud. Wejdzie Pański z pląsaniem, czyli z radością tam lud. Ja i Ty. Kochani, żyjemy tą perspektywą? Przeczytam jeszcze troszeczkę dłuższy fragment z tego tłumaczenia słowo życia, z tej parafrazy z listu do Rzymian. 8 rozdział od wersetu 17. A skoro jesteśmy Jego dziećmi, mamy też udział w Jego dziedzictwie, gdyż współdziedziczymy we wszystkim, co Bóg przekazał swemu Synowi Jezusowi. Jeśli wszakże mamy mieć udział w Jego chwale, musimy również dzielić z Nim i cierpienia. Ale teraz słuchajcie. A jednak obecne cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, jaka na nas czeka. Bo całe stworzenie cierpliwie i z nadzieją wyczekuje tego dnia, kiedy Bóg wskrzesi z martwych swoje dzieci. Tego dnia zniknie całe zło świata. Osty i ciernie, grzech, śmierć, zniszczenie, a na całym świecie nastąpi pełne chwały, uwolnienie od grzechu, czym już obecnie cieszą się Boże dzieci. Wiemy bowiem, że nawet przyroda cierpi, zwierzęta i rośliny chorują i giną w oczekiwaniu tego wielkiego wydarzenia. I my, chrześcijanie, mimo że posiadamy w sobie Ducha Świętego, przedsmak przyszłej chwały, również wzdychamy do uwolnienia od bólu i cierpienia. My także niecierpliwie oczekujemy dnia, kiedy w pełni skorzystamy z praw dzieci Bożych, gdy nawet nasze ciała, jakie nam Bóg obiecał, nie będą już chorować, a nie umierać. Moi drodzy, to jest nasza perspektywa. To jest nasza perspektywa. A jednak obecne cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, jaka na nas czeka. Kochani, możemy cieszyć się naszym Panem. Możemy cieszyć się uwolnieniem teraz i dzisiaj. Możemy modlić się o to, aby Bóg zdejmował nasze ciężary, bo to jest Jego wola. On nie chce nas widzieć chodzących w smutku i przygnębieniu. On chce nas dać wolność. Ale też pamiętajmy o tym celu. Nie koncentrujmy się wyłącznie na tym dniu dzisiejszym czy jutrzejszym. Kochani, czy wiemy, mamy tę świadomość, żyjemy tym tak naprawdę, że Pan powraca? Czy jesteśmy gotowi na Jego przyjście? Ile tak w ciągu dnia gdzieś nam przywinie się tych myśli, Pan przychodzi?
Ile razy gdzieś mamy poruszenie serca, Panie, dzięki Ci. To może już być tak szybko. Kochani, żyjmy tym. A jeżeli te słowa, które mówię, gdzieś Cię sprawiają w niepokój, być może jesteś na tym miejscu jeszcze niepojednany z Bogiem. I tak do końca nie wiesz, o czym ja mówię, bo nie znasz Boga. To już najwyższy czas, abyś oddał Mu swoje życie. Abyś mógł korzystać z tych błogosławieństw, które On ma dla Ciebie. Abyś mógł czerpać z tego, co tutaj na ziemi ma. Uwolnienie, błogosławieństwo, zdrowie, ale przede wszystkim życie wieczne.